moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. My jak zwykle ze zakupów, powiem Wam, że przyjechaliśmy jeszcze po kolejną część wyprawki, bo nie możemy kupić wszystkiego. Także wiecie, no tutaj nie ma, tam nie ma i tak jeździmy od sklepu do sklepu. Właśnie wczoraj my część kupili, dzisiaj chcemy dokupić drugą, ale powiem Wam, że byliśmy w Pepco. Nie ma tych piór, nie ma tych kolejnych cekinów, także jedziemy dalej. Papier ksero też musimy właśnie kupić, też nie ma. Więc no widzicie, jak to jest. Ciężko. Jakbyśmy dostali wcześniej właśnie tą wyprawkę przez wakacje, to już bym miała dawno wszystko skompletowane, bo ja lubię sobie wcześniej wszystko kupić. Ale nie wiedziałam, nie wiedzieliśmy, dostaliśmy dopiero ostatnio na zebraniu. Więc teraz jest wyścig po prostu, kto co kupi. No, także moi drodzy, my idziemy do kolejnego sklepu. Miejmy nadzieję, że nam się uda wszystko już kupić. No i już my przyszli, powiem Wam, ze sklepu papierniczego i zobaczcie, kupiłam kredki świecowe, to są te Colorino, bardzo ładnie one właśnie rysują, bo u mnie Kamila też je miała. Cekiny dokupiliśmy jeszcze niebieskie, potem mamy co? Mamy plastelinę, no i mamy kredki tak samo, te ołówkowe, grube z Colorino. Także tyle mamy, jeszcze byłam w aptece, powiem Wam, po Rutinoscorbin. Także Rutinoscorbin i zobaczcie, co kupiłam w Pepco jeszcze. Jaki fajny kubeczek. Taki kubeczek, powiem Wam, wpadł mi w oko i mówię, no kurczę, muszę go mieć. No, także taki kubeczek na cappuccino będzie kolejny. Bo tamte mam Sinseya, także więc czas na kubeczek z Pepco. No, także więc to by było na tyle. Jedziemy teraz do Intermarché i do Lidla. I już jesteśmy po zakupach, mówię Wam, dotarliśmy właśnie do domu, całe szczęście. Pogoda jest, słońce świeci, troszkę wiatr wieje, ale jest teraz, powiem Wam, o wiele cieplej się zrobiło niż rano, bo rano było zimno, ale teraz jest ciepło. Także wróciliśmy też z tego Intermarché, byliśmy teraz. Ja jak zwykle kupiłam sobie, zobaczcie, te pawełki kokosowe, wzięłam dwa, czyli ten pawełek Duo kokos, bardzo je lubię. Damianek sobie wziął WW i zobaczcie, co jeszcze kupiłam właśnie. Widzieliście te nowe tiktaki w tym właśnie nowym opakowaniu, te duże. No naprawdę one są świetne. One są właśnie biało-różowe. Ja bardzo lubię właśnie te, bo my kupowali w mniejszym opakowaniu, ale teraz są, zobaczcie, takie fajne tiktaki właśnie w dużym opakowaniu z takim fajnym obrazkiem. Fajne, co nie? Bardzo fajne takie duże tiktaki, także wrzuci się do torebki i tiktaki będą jeździć właśnie ze mną. A teraz, moi drodzy, idę właśnie rozpakować, bo widzę, że tu mam na podłodze torbę właśnie z zakupami. Wędlinę kupiłam w Intermarché jak zawsze, wzięłam dzisiaj, bo już mi się jutro nie chce jechać, jutro jest piątek, także jutro mi się nie chce jechać. No i kupiłam pieczywo, drożdżówki, no i tyle. No i te kredki, to wszystko, co Wam pokazywałam, i Pepco, ten kubeczek właśnie. No, także ja idę się zaraz przebrać, a może jeszcze Wam pokażę, bo właśnie mam na sobie ten kombinezon ubrany właśnie z kropa, który Wam ostatnio pokazywałam. No, tak więc to jest właśnie taki kombinezon właśnie, ten ażurowy właśnie z tego kropa. Także zobaczcie, tu pod spodem właśnie są spodenki, no i na wierzch macie właśnie tą właśnie ażurową sukieneczkę, pas taki szeroki. Ja sobie dzisiaj już tak go normalnie ubrałam, bo możecie ramiona dać właśnie niżej, no ale dzisiaj było chłodno, także nie będę nosić jako hiszpankę, tylko po prostu sobie tak ubrałam. No i te rękawki, zobaczcie, one są takie szersze, takie właśnie no pufiaste, no, ale powiem Wam, że naprawdę fajnie wygląda. Tam na stronie właśnie jeszcze macie go w kolorze białym, ale ja już takich białych mam, ażurowych rzeczy, więc stwierdziłam, że kupię sobie właśnie czarny. No, także wiem, on tak wygląda. Już Wam tutaj pokażę, może jestem właśnie w kapciach. No i tak to wygląda. Taki jest właśnie ten, zobaczcie, ażurek. Bardzo fajny, powiem Wam, że naprawdę w atrakcyjnej właśnie cenie teraz właśnie są te kombinezony. Dobra, moi drodzy, zmykam, idę chować wędlinę i wszystkie zakupy. A w ogóle, moi drodzy, powiem Wam, że właśnie miałam Wam tutaj nagrać właśnie taki przepis
drożdżówki z ciasta francuskiego z budyniem i truskawką, ale niestety nie kupiłam truskawek, tak więc zobaczę, może Wam nagram w sobotę, jak właśnie robię przepyszne drożdżówki z ciasta francuskiego z budyniem i z truskawką. Jeżeli nie będzie truskawek, nie dostanę, to może zrobię je z czym innym, może z borówką albo nie wiem, może jakąś brzoskwinię kupię, no zobaczymy. Wolałabym z truskawką, bo są lepsze. Także będziecie mieć, moi drodzy kochani, przepis na drożdżóweczki, na coś po prostu nowego. Może ktoś robił, może nie. Także no, na pewno Wam nagram, tylko to jak mówię, kupię truskawki, to więc pewnie w sobotę, bo pojadę na targ, to może Wam nagram. Także dobra, ja tu gadu, a zakupy się same nie rozpakują. Także lecę i wszystko chowię. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja już właśnie jestem z kubeczkiem kawy, z kubeczkiem nowym oczywiście, z Pepco. Zobaczcie, on naprawdę pięknie wygląda, ładnie się prezentuje, super się z niego pije, także jak Wam się podoba, to w Pepco dostaniecie taki kubeczek. Moi drodzy, zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj mamy piątek, także te, jak widzicie, znowu weekend się zaczyna, także powiem Wam, że te dni tak szybciutko lecą. No naprawdę, bardzo szybko. Powiem Wam, że ja dzisiaj jestem jakaś taka trochę zachrypnięta. Powiem Wam, że w nocy mi właśnie gardło bolało, także trochę jeszcze gardło boli. Nie wiem, wczoraj tam w Rossmanie właśnie ta klima tak leciała właśnie na mnie przy kasie, że mówię, rany boskie, no jak tak można? Ja całe lato, powiem Wam, jeździłam z klimą w samochodzie, trzeba po prostu umieć to używać, nigdy mnie gardło nie bolało, nic się nie działo. A wczoraj po prostu w Rossmanie taki lód, chłód, zimny bardzo leciał prosto na mnie, że tak sobie myślę, no pewnie może od tego właśnie to gardło mi boli. Także dobra, moi drodzy, na tyle by było. Także zaczynamy kolejny dzień. Ja sobie właśnie wypiję kawkę. No i idę właśnie osklopać ziemniaki, bo zostały mi jeszcze sznycelki ze wczoraj, bo robiłam właśnie wczoraj. Także więc obiad na dzisiaj mam, tylko te ziemniaki obiorę, ugotuję i obiad jest. No, no i oczywiście idę jeszcze później podlać moje właśnie hortensje, te kwiaty, wszystkie trawy, bo widziałam, że już jest troszkę tam sucho, także więc czas na podlewanie, a najlepiej podlać właśnie z rana albo później wieczorem. No. Także moi drodzy, kolejny dzień przed nami. A strój, moi drodzy, na dzisiaj to zobaczcie, ubrałam właśnie sobie ten komplecik, ten tutaj właśnie taki w kwiatki, bluzeczka z motylkiem, taką falbanką. No i oczywiście do tego są takie shorty, spodenki. Także więc na dzisiaj taki właśnie komplecik. Powiem Wam, że jest bardzo wygodny, fajny, a już się troszeczkę chłodno, wiecie, zrobiło, to można właśnie taki ubrać. I tak, moi drodzy, powiem Wam, że był właśnie przed chwileczką kurier u mnie. Także pokażę Wam, co do mnie przyszło. Taka wielka paczka. Także zaraz zobaczycie. Właśnie tutaj schodzę na dół i już Wam tutaj pokażę. No, to zobaczcie. Taka olbrzymia paczka przyszła do mnie. A tak w ogóle to do Kamili. Nie do mnie, tylko do Kamili. Ale ja zamawiałam, także zobaczcie. Takie olbrzymie pudło, ale to już Wam pokażę dopiero chyba wieczorem, co tutaj właśnie mamy, co tutaj jest w tym wielkim pudle. Powiem Wam, że jest tak ciężkie, mega ciężkie,
że no tutaj mi kurier to postawił, ja już tego nie przenoszę nigdzie, bo po prostu no nie dam rady. Także więc mąż przyjedzie z pracy, pomoże mi się z tym rozprawić, to Wam pokażę, co w tym jest. No, taka wielka paczka właśnie przyszła. Także to, jak mówiłam, pokażę Wam dopiero wieczorem, bo teraz sama nie dam rady sobie z tym poradzić. Także dopiero wieczorem właśnie, jak mój mąż przyjedzie, to Wam pokażę. A teraz, moi drodzy, właśnie mi się tam ziemniaki na górze gotują, a ja idę właśnie teraz podlać moje hortensje, bo właśnie teraz zajrzałam i powiem Wam, że naprawdę sucho mają. A niby rano jest wilgoć, mokro teraz już, bo wiecie, wrzesień jest. Także no i tak muszę iść i to właśnie za chwilę podlać. Także ja idę właśnie teraz, podlewam, ziemniaczki się gotują. No i czekam właśnie na Kamilę. Kamila przyjdzie dzisiaj, powiem Wam, naprawdę dzisiaj ma dużo lekcji. Także praktycznie cały tydzień ma do 15.05. No, także powiem Wam, no nieźle ich zawalają tymi lekcjami. Także no moim zdaniem to jest trochę lekka przesada mieć tyle lekcji, tyle tego wszystkiego, no ale no cóż zrobić, no każdy z nas do szkoły chodził, no ale teraz dość dużo mają tych przedmiotów także, więc no muszą się uczyć, no dobra moi drodzy, idę, podlewam moje piękne kwiaty. A ja właśnie moi drodzy wzięłam się za sprzątanie teraz, właśnie myję właśnie lustra, także wiecie no muchy latają, także no trzeba to wszystko ogarnąć, bo trochę te lustra już brudne. Także powiem Wam, że ja często muszę te lustra myć. Ja mam tutaj tyle luster u góry, także więc działam z klinem i myję każde jedno. Dzień dobry moi drodzy. Witam Was w sobotę, w kolejnym dniu. Ja właśnie teraz jadę do Biedronki na zakupy. Także zaczynamy kolejny dzień. A strój, moi drodzy, na dzisiaj to jest taki kombinezon. Zobaczcie, taki piękny w kwiaty. Tu ma jedną falbankę, drugą. No i spodenki. A do tego zobaczcie co. Do tego mam takie kowbojki ubrane, beżowe. No, także więc taki strój na dzisiaj. Także więc ja lecę właśnie, robię zakupy do Biedronki, no i oczywiście na targu. No i moi drodzy, ja już jestem akurat po zakupach. Ja już się właśnie przebrałam. Stylówka teraz taka na sportowo. Właśnie muszę za chwilę ogarnąć wszystko tutaj w łazience. Kuchnię posprzątać, ale idę sobie najpierw zrobię cappuccino. No i kupiłam, powiem Wam, dzisiaj w piekarni te drożdżówki z posypką jagodzianki. Także jeszcze sobie zjem, no i ogarniam właśnie dom. Bo później będziemy mieć gości, będziemy robić ognisko i ziemniaki pieczone. Także no dzisiaj taka sobota. No tak więc wodę, powiem Wam, sobie już nastawiłam na cappuccino. Troszkę już tu właśnie zaczęłam ogarniać w łazience. Tam na podłodze mam właśnie wszystkie rzeczy, co kupiłam też w Biedronce. Mydło kupiłam do rąk właśnie w zapas, bo już mi się kończy. Także no ja sobie to muszę wszystko do szafki poukładać z tej podłogi, wszystko schować. No i później, tak jak mówiłam, zabieram się za tą łazienkę. Powiem Wam, że u nas taka pogoda, trochę słońce, trochę chmurki, jak tutaj właśnie wychylam się, widzę przez okno. Także no zobaczymy, miejmy nadzieję, że nam się udadzą te pieczone, że będzie pogoda, ale chociaż właśnie mąż sprawdzę właśnie w telefonie, więc o 17 ma być bardzo ładna pogoda, słoneczko. Także miejmy nadzieję, że wszystko wypali, pogoda będzie i po prostu będzie można siedzieć na polu. Także no zobaczymy. A tak w ogóle właśnie przyszłam Wam tutaj powiedzieć, miał być dzisiaj przepis, miałam dzisiaj robić właśnie te drożdżówki z ciasta francuskiego z budyniem truskawkami, ale powiem Wam, że nie zrobię tego, bo nie kupiłam truskawek, a wiecie, z innych owoców nie chciałam robić, kupiłam śliwki właśnie, ale z śliwkami nie chcę robić, bo z truskawkami jest lepsze. Także więc moi drodzy, nie wiem, na pewno będzie przepis, film taki nakręcę, będzie na kanale, jak właśnie to
piekę w którymś vlogu. Miejmy nadzieję, że może po niedzieli zrobię w któryś dzień w tygodniu. Także ja kupię te truskawki, bo dzisiaj powiem Wam, nie było jedna pani, tylko miała, ale takie brzydkie te truskawki były, że mówię, i duża kolejka, więc mi się nie chciało stać. Mówię, potrzebuję do tego, żeby były ładne truskawki, bo one będą na wierzchu także, więc no, jak no, kupię po niedzieli truskawki, to na pewno zrobię, bo powiem Wam, że te drożdżówki są świetne właśnie z ciasta francuskiego, z budyniem i truskawkami. Także dobra, moi drodzy, kończę gadać, bo słyszę, że już mi się tam czajnik wyłączył. Idę robię cappuccino, zjem sobie tą drożdżówkę i kończę tutaj ogarniać i biorę się za kuchnię. No i idą Smurfy, Damian ogląda Smurfy, zobaczcie. No i Damianek się tutaj też bawi, zobaczcie. O. A tu mam akurat stertę prasowania. Także więc ogarnianie, prasowanie, wszystko z ogówki wyczepać, trzeba wszystko. No, także więc Damian się tutaj bawi, ja idę to cappuccino wypić, a potem ogarnianie wszystkiego. Tak, Damian? Wszystko będziemy sprzątać stąd, tak? No, także więc nareszcie mogę wypić właśnie to cappuccino, chwila przerwy. Tak jak widzieliście, znowu sterta do prasowania, cały duży pokój znowu ogarnąć, łazienkę już trochę ogarnęłam, także jeszcze tutaj kuchnia, no i tak to jest w sobotę. Ale to się ogarnę z tym wszystko, bo nie ma tutaj dużo, więc wszystko się zrobi. A do cappuccina, zobaczcie, ta drożdżówka z posypką jagodzianka. Także piję cappuccino, jem jagodziankę i sprzątanie. A tutaj Damian chciał Wam pokazać właśnie Hot Wheelsy, które mu ostatnio kupiłam, które właśnie w wodzie ciepłej i zimnej zmieniają kolor. Także teraz Damianek ma nalaną zimną wodę, tak, i wrzucam, samochód był pomarańczowy, no i go wrzucił do wody i teraz jest jaki? Żółty się robi, a był taki brązowy bardziej, no nie? No. I pokaż go tutaj. No, i się zrobił żółty, a był taki nie pomarańczowy, tylko bardziej taki brązowy. A teraz jest żółty, tak? Teraz tamtego drugiego włożymy do... Pokaż tam ten drugi samochód. No, tutaj niżej. Ten jest taki, zobaczcie kolor. I jego teraz wrzucimy do jakiej wody? Do zimnej, z kockami lodu. Do zimnej wody. Bo ta je ma. Także dobra, nalewamy zimną wodę teraz. No i tu my nalali zimnej wody. Właśnie daję tutaj Damiankowi kostki lodu. Tak. I wkładamy samochód. No. Wrzucaj go. Albo możecie tak samo posmarować. Zobaczcie, pokaż tutaj niżej, Damian. O, zobaczcie, jaki się kolor robi. Damian go smaruje kostką lodu. No, pokaż tą drugą stronę. Tak. Pokaż, tak, on jest taki, no i pocieraj teraz tym lodem. I zobaczcie, pociera się go i robi się niebieski. Tak, Damianuś? Zobaczcie, był taki seledynowy samochód, a jak wrzucicie do lodowatej wody albo go potrzecie właśnie kostką lodu, to on zmienia kolor. No i się robi niebieski. Powiem Wam, że bardzo fajna taka właśnie zabawa. W ciepłej wodzie ma samochód inny kolor, a w zimnej znowu inny. Tego też dajesz, tak? No i ten się robi znowu brązowy. Pokaż tu bliżej. O, zobaczcie. Był taki, a teraz jak go smarujecie kostką lodu albo wrzucicie do lodowatej wody, to on się robi brązowy. Także fajna taka zabawa, tak? To są akurat, czekaj Damianek, pokaż tutaj. To są właśnie, zobaczcie, to są te właśnie Hot Wheelsy właśnie takie, które zmieniają kolor. A tak w ogóle powiem Wam, że stwierdziłam, że zrobię chyba właśnie ciasto. Także sobie już urwałam tutaj papier. No i wyścielam grypfankę. Także wiem sobie, to ciasto właśnie, co zawsze widać, co mieszane, po prostu ze śliwkami. Kupiłam 2 kilo śliwek, powiem Wam, takich ładnych. Zobaczcie, takie wielgachne śliwki. Także powiem Wam, że zrobię właśnie to ciasto, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, czy dzisiaj będziemy robić te pieczone, czy nie, jak z tą pogodą. No i powiem Wam, że tak na ostatnią chwilę. Ale czasem powiem Wam, że na ostatnią chwilę to właśnie tak fajnie. No, także ja się zabieram właśnie za robienie tego ciasta. Nie wiem, ile Wam co dzisiaj nagram, czy mi się co uda, ale idę właśnie, robię teraz ciasto. No, ciasto się piecze w piekarniku właśnie, a ja przyszłam teraz właśnie posprzątać.
Właśnie wzięłam ze sobą chusteczki, zapach pomarańczowy i biorę się za wycieranie stołu. Kurze trzeba posprzątać właśnie tutaj właśnie w salonie. No i tutaj właśnie pod telewizorem tą szafeczkę, co mam na dole. Także też posprzątam. Także biorę się za sprzątanie teraz. Zobaczcie, jak pięknie wyszło właśnie to ciasto z tymi wielkimi śliwkami. No powiem Wam, że świetne. Bardzo chrupiąca wyszła posypka. No, mega wygląda i mega pachnie. Także zobaczcie, takie wielkie śliwy dzisiaj na cieście. A tu mam arbuza. Zaraz będziemy właśnie jeść tego arbuza, bo mam już ochotę, bo powiem Wam, że narobiliśmy się dzisiaj tyle. Zaraz Wam coś pokażę. A ja właśnie jestem, moi drodzy, w pokoju u Kamili. Powiem Wam, że nie, może słychać takie trochę echo. Zobaczcie, nie ma łóżka. Pusta podłoga. Także tak, jest pusto właśnie za mną, ale to już Wam później coś tutaj pokażę. No, tak więc to jak widzicie, dywan, łóżko zostało wyniesione, tu jest tylko komoda, no i ta ściana, co jest tapeta na niej, no i łóżka nie ma. Powiem Wam, że się nawet pogoda zrobiła, bo wyszło właśnie słoneczko, ciepło jest, także powiem Wam, jest, pieczone się udadzą. Także ja więc idę jeszcze teraz na pole, później Wam pokażę, co tutaj będzie. A teraz idę na pole, idę podlać moje piękne hortensje, trawy. Właśnie Tofik tutaj przyszedł, wącha, bo się pozmieniało, nie ma łóżka, nie ma gdzie sobie wyskoczyć. No i siedzi teraz, kładzie się właśnie na dywan. No, dobra, także więc idę szybciutko, zabieram się za właśnie podlewanie moich kwiatów i traw na podwórku właśnie. Także ja lecę. I w tym pudle, moi drodzy, był właśnie materac. Tylko właśnie zapomniałam Wam go tutaj pokazać, takiego gołego, bo my szybko nakryli, bo się spieszymy, zanim długo goście będą. Także tu jest materac, moi drodzy. Już my tutaj posłali, Kamila sobie narzutę na niego właśnie założyła. I będziemy czekać, jak przyjdzie łóżko, bo łóżko mamy zamówione, ale niestety jeszcze nie przyszło, bo jeszcze je robią. Także więc, no, materac przyszedł wcześniej. Także więc na razie Kamila będzie spała właśnie na materacu, ale powiem Wam, że wygodnie, bo się przynajmniej wyśpi. A na łóżko, no, trzeba czekać. I pieczone już są, zobaczcie. I smażymy, pieczemy ziemniaczki. Powiem Wam, ale pięknie pachnie. Za niedługo pewnie będą. Powiem Wam, że się zrobiła przepiękna pogoda, także więc widzicie, garnek już jest, ziemniaki się pieką, także pogoda dopisała, no jest świetnie. Powiem Wam, że się tak gorąco zrobiło, że impreza będzie udana. Moi kochani, przyszłam akurat zakończyć, moi drodzy, tego vloga, bo już jest dość późno, a nie chcę Was tak zostawić bez zakończenia. Także jestem, powiem Wam, że pieczone się udały, ziemniaczki po prostu super, kurczę, takie dobre wyszły jak zawsze. Powiem Wam, że pogoda się też udała, bo było fajnie, cieplutko, teraz już się chłodno zrobiło, ale przedtem słońce grzało, także no super, kurde, sobotę my spędzili, pieczone ziemniaczki my zrobili, takie wiecie, no zakończenie lata można powiedzieć, chociaż jeszcze trochę lato jest, ale wiecie, już nie jest tak idealnie, już wieczory nie będą takie ciepłe. Także moi drodzy, ja Was serdecznie pozdrawiam, ściskam Was, moi kochani, dziękuję za cieplutkie komentarze, staram się odpisywać na każdy jeden, także moi drodzy, ja Wam życzę cudownej niedzieli jutrzejszej, pogody, słoneczka, zdrówka dużo życzę i jak Wam się, kochani, podobał taki vlog, to pamiętajcie o łapce w górę, no i oczywiście, moi drodzy, o subskrypcji mojego kanału. Ja Was jeszcze raz ściskam i do zobaczenia w kolejnym vlogu, pa!